Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 4. Słuchajcie, przed nami misja Złotego Szlaku. Ja sobie już ją tutaj zaznaczyłem i troszeczkę bliżej podbiegłem, żebyśmy nie musieli tracić niepotrzebnie czasu. Oczywiście mamy jeszcze ten Y, który ostatnio widziałem, ale właśnie tego chyba nie zauważyłem. A to powinno też się uaktywnić w ostatnim odcinku, bo no nic, żadnych misji tutaj nie robiłem, a po prostu chyba nie zauważyłem tego tutaj znacznika. To jest oczywiście ta główna misja. Jedna z głównych misji, więc to sobie dzisiaj zrobimy. Zaraz zobaczymy. 140 metrów jest do celu. Jeszcze na dodatek gdzieś wydarzenie karmiczne jest. Ale na razie nie będziemy tego robić. O! No i to jest tamten budynek. Chyba na razie wiecie co to jest. Jest tu spokój, tak mi się zdaje, że nie ma żołnierzy. Najpierw trzeba oczywiście porozmawiać z członkami Złotego Szlaku i się dowiedzieć co to za misja. Tak więc zaraz to zrobimy. Ja wejdę do środka i chyba na górze to jest. O, jest, rzeczywiście. Jest Amita. Amita. Are you okay? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Bath. The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage. I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? Indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Dobra, wybierz misję Amityl albo Sabal, no to czyli taki standard. Amita jest tutaj, Sabal jest gdzieś tam niżej. I tak, jeśli wybierzemy Amitę, to będziemy musieli przechwycić te pola herbaty, natomiast Sabal chce je zniszczyć. Wolałbym je zniszczyć, szczerze powiedziawszy. No ale okej. Znaczy dobra, no weźmiemy Amitę, już będę chyba leciał, wiecie co, cały czas jej drogą. Zobaczymy jak to się potoczy, bo jestem ciekawy, naprawdę. I was hoping you'd say that. I need you to take Noor's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? It's very well guarded. Chemia zaawansowana. Misja z serii Równowaga Sił. Amita chce, abyś opanował i uchronił cegielnię Rohan. Dzięki czemu możliwe będzie przetworzenie opium i zdobycie funduszy dla buntowników. Przyjęcie tej misji oznacza odrzucenie misji Sabala, no to wiadomo. No i dobra, chemia zaawansowana, kolejna misja. Zaraz zobaczymy gdzie jest znacznik, 800 metrów w tamtym kierunku. Ja chyba wiecie co, ten fort już kiedyś próbowałem sam zdobyć. Fort Noor, tak mi się zdaje, że to ten fort. Zaraz zobaczymy sobie dokładnie na mapce. Cegielnia Rohan. W sumie... Nie, to nie był ten fort. Okej, no dobrze, czekajcie. Czyli tak, czy mogę się tam jakoś bliżej przetransportować? Nie bardzo. Najbliżej będzie chyba stąd. Nie ma tutaj jakiegoś helikoptera w pobliżu. Lotnia, tylko tyle widzę. Tu jest druga lotnia. W sumie, czekajcie, no zobaczmy, bo być może skorzystamy z lotni, troszeczkę przelecimy. No, chyba będzie dobry pomysł, wiecie co? Chyba będzie dobry pomysł. Powinniśmy się dosyć szybko dostać w tamte rejony. Co jest? Czemu on ją zrzucił? Okej. Nie wiem, co się stało, ale ja nic nie zrobiłem, po prostu wsiadłem na nią.
O jest, dobra. Czyli zmiana planów. Przeniesiemy się chyba w to miejsce. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się stało, ale jakoś rzucił ją. Albo zeskoczył sam. Być może jakoś zahaczony byłem tutaj. Nie mam pojęcia. Okej, wiecie co jeszcze? Jeśli jesteśmy tutaj, no to uzupełnię sobie amunicję. Mamy coś na sprzedaż. Pager. Dobra, posprzedajemy graty. Plecak jest pusty, skóry też wszystko opróżniłem. Wiecie co, teraz będę zbierał tylko to, co jest mi potrzebne. Najbardziej właśnie teraz by się rozchodziło o skórę nosorożca, bo kilka rzeczy z niej mogę zrobić. No, z nosorożcami jest dosyć ciężko. Słonie. Fajne słoniki. Aha, dobra. Słuchajcie, ja próbowałem tą twierdzę zdobyć. Pamiętam. Tylko, że snajper mnie chyba załatwił, tak mi się zdaje. Ale to oczywiście nie nagrywałem tego. 400 metrów, 400 metrów do celu. Tu jest koperta. Gdzieś albo pod spodem jest. Być może, na pewno chyba, no, chyba tak, w jaskini mi się zdaje, bo te koperty właśnie były pochowane. Tu jest w sumie. To mogę zabrać, jak już jestem koło tego. Wiecie co, zmienię sobie na razie broń na tą, bo no niechcący gdzieś strzelę i będzie wow. Będzie po zabawie. Z siebie jeszcze wysadzę niechcący. Dlatego bym nie chciał. Okej, okay, no bardzo blisko jesteśmy celu. Zaraz będzie trzeba zobaczyć. Jak się do tego zabrać? Fajnie jakbyśmy właśnie słoniem tam. Znaczy, jestem bardzo łatwym celem, jeśli siedzę na słoniu, ale dobrze by było jakby słonie tam jakoś zagonić. Teraz nie chce mi się wracać. Psy już słyszę. Czy tam cyjoty chyba, sorki cyjoty. O cholera, ale żebym się wpakował. Dobra, nie chciałem marnować tutaj amunicji na nich. Okej. Skóra cyjota chyba nie jest mi w tej chwili potrzebna. Tak jak mówiłem, nosorożec, ryba demon, niebieski tygrys, skóra niedźwiedzia. Nosorożec, skóra jacka, jaka i pantera. Nie bierzemy, szkoda miejsca. Jest, no jest. Zjadę tu. Okej. Jest nasza twierdza, niby nasza twierdza. Będzie można. W sumie? Zobaczmy, słuchajcie, może kogoś tam dostrzegę. Nie widzę, nie, bo na razie nie widzę nikogo. Po prostu będę musiał chyba ją zabezpieczyć. Chyba nie ma tutaj żadnych żołnierzy, przynajmniej na razie. Dopiero chyba będę się zlatywać, tak mi się zdaje. Czekajcie, jeszcze zanim tam wejdziemy. Plakat sobie zerwę. 19 plakatów na 150 dopiero. No jak widzicie, jeszcze dużo brakuje. Ajay, Amita said you'd be along. Stock up on the ammo. The Havidar is waiting for you on the hill. No dobra, pouzupełniamy ile się da. Co tu masz ciekawego, co kolego? Porozmawiaj z dowódcą rebeliantów. Zaraz. Okej, dobra. No, a zapas akurat amunicji to uzupełniłem już wcześniej w tym naszym sklepiku. Dowódca jest gdzieś tutaj, tak? 50 metrów, no niedaleko to przejdziemy się. Okej. Are you Havildar? What you'd call sergeant? Yes. The factory uses generators. Słonie. To make the air breathable. Destroy them and you force the soldiers out. Whatever you do, keep damage to a minimum. One more thing. The chief chemist who runs the facility, he used to be one of us. Amita wants him dead. No dobra, słuchajcie. Mamy naszą cegielnię, tak? Którą trzeba przejąć. Kilku widzę.
Kilku już widzę żołnierzy. Patrol objeżdża chyba ten teren samochodem. Tu jest słoń. Tam jest kolejny. Na dachu jest... Na dachu na razie widzę dwóch. Na dachu widzę na razie dwóch. Można to zrobić na pałę, albo można to zrobić po cichu. Znaczy po cichu nie bardzo, bo nie mam, kurczę, wiecie co, nawet snajperki z tłumikiem. W sumie mógłbym już troszeczkę tutaj zacząć działać w ten sposób, że... Okej, jednego ściągnąłem. Patrzcie, nikt się chyba nie domyślił. Dwóch. Teraz dopiero się jeden domyślił. Ale go ściągnąłem także. Najgorsze jest to, że tamci chyba zaraz zobaczą ciało. Jakbym to zrobił, wiecie co? Bardzo szybko. Wow! Dobra, czyli tak. Trzeba będzie niestety, ale już jak już zaczęliśmy w ten sposób, no to będziemy i musimy jej tak skończyć. Okej. No zaraz będą posiłki, to już teraz to wiecie. Wkurzyć słonia. Jakbym wkurzył słonia. Okej, dobra, słoń już tam zaczął ich ganiać. Dobra. Trzeba będzie uważać właśnie, żeby nas... On teraz tutaj sam nie ściągnął. Ten słoń. Albo dobra, zostawimy to tak, jak jest. Okej. Mamy moździerz, którym można by było strzelać tutaj też przeciwników, tylko zastanawiam się, czy nie ma nikogo jeszcze tu na dachu. Okej, ale słoń tam działa, słoń tam działa. Tu jest chyba alarm, tak mi się zdaje, czekajcie. Okej. Celowanie, sprawdźmy to. Bardzo fajne to jest. Słuchajcie, to jest tak jakby napalm. Teraz nie wiem, gdzie on jest, gdzieś tutaj pokazywało nam. O, jest. Spójrzcie na to. Super. Co najmniej jeden generator musi pozostać nietknięty. Dobra, wychodzimy stąd. Jeden z generatorów jest tutaj. No jest, rzeczywiście. Okej. Słonisko tam działa, bardzo dobrze. Okej. Koleś jest przy drugim generatorze. Boję się, że właśnie słoń zaraz nawywija tu więcej. A, już po słoniu. Dobra, czyli on już nam nie pomoże. No, kurczę. Mam nadzieję, że się spali. Okej, granatnik poszedł w ruch. Tutaj jest generator, wiecie co? Tutaj jest generator drugi. Dawid,
That's it. The fumes should drive them out. Get inside and kill the chemist. Dobra, dobra, spokojnie. Ekstra, wielobójstwo. Idziemy do środka chyba teraz. Wow! Uzupełnimy sobie amunicję jeszcze, no i wchodzimy do środka. Chyba tutaj, co? No, co się dzieje? Strasznie mnie spowolniło, słuchajcie. Znajdź chemika. No tak. Te opary widocznie tak na nas działają. Chemik, gdzie on może być? No na pewno gdzieś tutaj, tylko że znalezienie go bez mapki chyba nie będzie takie proste. Dobra, czekajcie, spokojnie. Idziemy tu. No strasznie jesteśmy... słuchajcie, my jesteśmy pod... na haju chyba. No, nie chyba, a na pewno. Zły towar tutaj mają, widzę. I ta muzyka. Genialna. Nie widzę, nie widzę, jest za dużo różu. Dobra, muszę chyba, wiecie co, jak najszybciej się do niego dostać, bo padnę zaraz. Całkowicie nie będę rozróżniał rzeczywistości od fikcji. Okej. Dobra, dawaj, przeładuj szybko, szybko, szybko. Za mną nikogo nie ma, nie wiem nawet, czy wszystkich tam... wszystkich wytłukłem po drodze, mi się zdaje. Okej, okay, chyba jest chemik, co? Wyjdź z laboratorium, nie ma tutaj nic ciekawego? Chyba nie. Czyli co? Widocznie zadanie wykonaliśmy. Znaczy wykonaliśmy, no trzeba teraz jeszcze chyba... Wow! Aha, okej. Okay. No tak, no można było się spodziewać, że... Nasz mózg teraz może nam płatać trochę figli. Nie wiem, czy... To jest... Czy mam cały czas do nich strzelać, wiecie co, ale chyba... Akimech Jibas. Zabij chemika, odwrotnie jest, właśnie. Jakiś antidotum, nie wiem. O, chemik zabity. Okej, dobra. Ucieknij z laboratorium, zanim nastąpi eksplozja. Ojej. Oh fuck, mam miotać płomieni. Znaczy, niby mamy. O kurde, granatnik. Dobra, będę musiał uważać, słuchajcie, bo zmieniają się tutaj bronie cały czas. Byliśmy przez przypadek. Przez przypadek, żebyśmy siebie nie wysadzili. Okej, nie zapalę się. Już teraz nawet nie widzę, wiecie co? Paska zdrowia naszego. Chyba jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Przełazimy dalej.
Okej. Chyba już niedaleko, co? Powinniśmy sobie maskę tutaj załatwić przed wejściem, ale... Dobra, chemia zaawansowana, misja wypełniona, udało się. Na szczęście misja została wykonana. Yeah. Yeah, I just I think I was hallucinating. That's the fumes, but you're okay now. I can't tell you what this means. Thanks to you, Kirat has a future. If Sabal wasn't so busy looking backwards, he'd see that too. Okej. Super, udało się. Udało się wykonać misję. Teraz tak. Umiejętności 5 punktów. O, za chwilkę sobie tam przejdę i zobaczę. Widziałem chyba, że jest kolejna misja szlaku gdzieś tutaj. O, jest, rzeczywiście, tu, niedaleko. No niedaleko, niby niedaleko, ale na pieszo to trochę by nam zajęło tam dotarcie. Skończymy chyba sobie w tym miejscu, wiecie co? Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!